Dzisiaj walczę z takim programikiem do edycji napisów. Subtitle Editor w Ubuntu Studio. Otworzyłem ten filmik i pierwszy raz ten program otworzyłem i wygląda na to, że to trzeba zrobić tak. Utwórz pusty plik, na przykład ibis albo kruk. Już ibis mam. kruk.txt. Gdzie tego kruka mamy? Tu. Otworzyć go w tym i na przykład i to jest tak, że jak każda następna linia, to się otwiera jako następny napis. Koniec. Tak na lipę. I później ten plik importuje się w tym edytorze tytułów. I tutaj on wychodzi w takiej zakładce. Pierwsza zakładka to jest jakiś tam SRC. Nie potrafię jeszcze tego rozpracować, co to robi. Ale to już ja jakoś pomalutku się zorientowałem, że to chodzi tak, że jak to się... to wychodzi, że na przykład ten drugi napis mógłby ciut wcześniej wskoczyć, to po prostu trzeba tu wejść i zróbmy 13. Cofniemy troszeczkę. Jeszcze raz. No. I tak to mniej więcej chyba działa. Nie jest taki, że ten program, że się łatwo domyślić, ale no, jakoś można sobie poradzić. Na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.